Dobra, to wracamy teraz do głównej fabułki. Lecimy z zadaniem Niech żyje sztuka, nie? Cały czas, bo ostatnio były te miecze i pierogi nam wyleciały po drodze, ale spoko. A, ochroniarzy się tutaj leją. Ładna walka, niezła praca nóg. Przyszedłeś zmierzyć się ze mną albo z Halem? No. Wiedźmin będzie trzeba? Bestii z Metiny. Instynkt zabójcy kontra pierwotny Shao. Naprawdę jesteście Nilfgaardczykami? Jesteśmy z Metiny, kurwa. Nie z Nilfgaardu. Wychowani przez dzikie psy na szerokich równinach Magdeira. Prawdziwi bracia krwi z niesławnych, brudnych Alen Metyny. Kto się odważy stawić czoło dzikusom z południa? Kto spojrzy w oczy bestiom? Ale ochroniarze? Chcę was zatrudnić do ochrony. Chodzi o przedstawienie teatralne. Mamy się z kimś napierdalać na scenie? Macie przypilnować, żeby nikt się nie napierdalał pod sceną. To jest dobre. Trafiłeś pod zły adres. Nas interesuje walka. A może załóżmy się. Jeśli pokonam Hala, pójdziecie pracować dla mnie za darmo. Widzisz, Hal nie przepada za teatrem. Sprawy sercowe. Pomijmy szczegóły. Żeby go przekonać, trzeba czegoś ekstra. Zmierz się z nami dwoma naraz. A? Walka stulecia. Wiedźmin kontra dwugłowy smok z Metiny. Aha, dobra. Przegram? Na pewno przegrasz. Wtedy zapłacisz podwójnie, ale będziemy dla ciebie pracować. Dobrze, mogę zmierzyć się z wami dwoma naraz. Najpierw daj pieniądze. Jeśli przegrasz, to zostaną u mnie. Co ty gadasz? Podwójna stawka, tak jak powiedziałeś. Jeśli wygram, wraca do mnie. Ha, kończ z tamtym, mam coś ekstra! Dawaj, dawaj, będziemy się lać. Stawiam na tego zbrodnia. Tu nie mogę? Tego też nie. Teraz z lewa zachodź, z lewa! O, chłopie! Dochodź. Jednego bym musiał rozwalić na początek, tego. Dobra, jeden padł. Ten jest mocny. No chodź. No dawaj, zmyka go. Uho! Taka luta! Wszystko odbija. Chodź inaczej. Yeah! No, dostać taki piękny wpierdol to nieczęsto się zdarza, co Hal? O, nie miał, ale widzę po jego gębie, że mu się podobało. Czas trochę odsapnąć. Możemy pójść i ochraniać, co tam chcesz. No i git. Za darmo, co Hal? Masz z powrotem swoje pieniądze. I niech cię głowa nie boli. Zdążymy przed przedstawieniem. Takie interesy to przyjemność. Dobra. Dali po ryju, jeszcze będą pracować i teraz idziemy już chyba na przedstawienie, nie? Zobaczymy, co tam będzie Geralt odpieprzał. Wybrałem dramat, nie? Dramat. Będzie dramat. Nie chcę kończyć. To jest tutaj, dobra. Tu? Gramy? Patrzę. O, jesteś. Udało mi się nająć ochroniarzy. Świetnie. Jedna rzecz załatwiona. What? Omówmy tekst sztuki. To jest całkiem nieźle napisane. Byłam gotowa narazić się na kompromitację dla Dudu, ale widzę, że to może być coś naprawdę interesującego.
Wiem już nawet, kogo obsadzić w rolach sługi, wiedźmina i królowej, ale zastanawiam się nad księciem i księżniczką. Dużo zarabiacie na przedstawieniach? No cóż, różnie bywa. Jeśli trafimy we właściwy moment, ludzie prawie nie mieszczą się na placu, ale czasem cały urobek to garść miedziaków. Oczywiście ty też dostaniesz swoją garzę. W końcu jesteś teraz częścią zespołu. A, to mnie nie... Dziękuję. Kto zagra Wiedźmina? To amator, nie pracowałam z nim jeszcze. Ale jestem przekonana, że w tej roli sprawdzi się znakomicie. Rozumiem, że niedawno dołączył do zespołu. Poniekąd. No nie udawaj, że nie wiesz, o kim mówię. No chodzi o ciebie. Dobra. To dobry pomysł. Nie sądzę, żeby udało mi się porwać publiczność, ale najważniejsze, żeby Dudu mnie zobaczył. Ale... W sumie można też nie grać, nie? Postarasz się dobrze, prawda? Nauczysz się tekstu? Postaram się, oczywiście. Zastanówmy się nad księżniczką. To mała rola, ale ważna. Kto mógłby ją zagrać? Priscilla to dosyć oczywisty wybór. Jest młoda i ładna, ale ja mam jednak większe doświadczenie sceniczne. Dobra. Umiejętności i doświadczenie są ważniejsze niż wygląd. Bardzo mi miło. Dam z siebie wszystko. Do kogo widzisz w roli księcia Dopplera? Waham się między dwoma kandydatami. Bezpiecznie byłoby wziąć Abelarda Ryzę. Jest w naszej trupie od dawna, warsztatowo bez zarzutu, ale tłumów raczej nie porwie. Jaka jest druga opcja? Maxime Bollier. To wspaniały aktor i publiczność go uwielbia, ale niestety nigdy nie można mieć pewności, czy przyjdzie na przedstawienie trzeźwy, ani czy w ogóle może być to śmieszne. Weźmy tego Abelarda. Wolę solidnego rzemieślnika od nieprzewidywalnego... Kurde, ja w sumie tamtego, ale masz rację. Cały ten projekt jest wystarczająco ryzykowny bez Maksyma. Obsadę mamy ustaloną. Na to wygląda. Jesteś gotowy rzucić się w wir kariery aktorskiej? Mhm. Muszę się nauczyć tekstu. Tekst, zanim do ciebie przyszedłem, tak z ciekawości. Ja nie przejrzałem. Zaczynać choćby zaraz. No, to nie traćmy czasu. Chodźmy na scenę. No i będę zmyślał. Zoltan? Co tu robisz? Słyszałem od Priscilli, że macie wystawiać sztukę i ty zagrasz główną rolę. Nie, nie główną. I pomyślałem sobie, że nie mogę przepuścić czegoś takiego. Powiedz, ubiorą cię w rajtuzy? Chodźmy już, Geralt. Musisz się skupić przed występem. Powodzenia. Spoko, napijemy się później. Panie i panowie! Cni obywatele świętego miasta Nowigrad! Witajcie! Zapraszamy na poruszającą historię pod tytułem Zmiennik wybawiony albo Triumf Wiedźmina! Wystąpią w niej Wiedźmin Geralt grający sam siebie! Katarina jako królowa, Leo Ribe jako podły sługa. W księcia wcieli się weteran nowigradzkiej sceny Abelard Ryza. W roli księżniczki. Ja chyba wziąłem na początku odwrotnie właśnie. Priscilla i tego. Wybitną artystkę, królową sceny Irinę Renard. Tak, chyba za pierwszym razem odwrotnie w ogóle wziąłem. To dobrze. Akt pierwszy. Potem kotur. Królowo, ten pogromca potworów, któregoś była łaskawa wezwać, pokornie czeka w korytarzu. Wprowadź go! Chętnie się z nim rozmówię. Bez niego nie odwiodę córy od złego mariażu. Wiedźminie,
Wzywam cię w arcydelikatnej sprawie. Wiem, że potwór jakowyś pojawi się dziś na zabawie. Bądź czujny, gdy bestia się pojawi, ukróć ją o głowę. A poznasz, co znaczy wdzięczność królowej. O kurde, ja nie znam tekstu. Zabijanie potworów to moja natura i praca. Nie robię tylko tego dlatego, że tak się opłaca. Geralt łyknął haczyk, plan się uda, to bezsporne. Na balu sprawię, by luby twej córy zmienił formę. Ja nie wiem, nie oglądałem, aby raz tak przejrzałem, ale nie pamiętam. Głupi wiedźmin go zasiecze, a inni goście wezmą potwora na miecze. Żałować będzie kochanka me dziecię, ale księżniczka nie może wyjść za potwora, jak wiecie. Zebraliśmy się tu z radosnej przyczyny. Dziś odbędą się księżniczki z rękowiny. A potwora ani widu, ani słychu. Może wśród gości kręci się po cichu. Kurde, zjebałem. O, ukochana! Długo skrywaliśmy nasze gorące uczucie. Spotykaliśmy się ukradkiem, nocą, przed pianiem koguciem. Starczy już sekretów. Proszę cię, luba, o rękę. Bądźmy razem na wieki. Skończmy serc udrękę. Zgadzam się, ukochany. Zgadzam. Moment! Tradycja nakazuje, by narzeczeni winem toast wznieśli. Zróbcie to, albo szczęście wasze pradawna klątwa przekreśli. Aha. Zdrada! To nie wino! Tylko srebrem zaprawiona mikstura! Zaraz wszystkim objawi się prawdziwa ma natura. Ludzie, to nie książę, lecz Doppler pod jego postacią. Pierwsze słyszę o romansie ludzi ze zmiennokształtną bracią. To potwór, o którym mówiłam, wiedźminie! Bij, zabij, aż krwią jego ziemia spłynie! Przestańcie, potwór czy nie, ja go kocham. Chować miecze, bać się Dopplera to głupota. Zaręczam, to zupełnie nieszkodliwa istota. Pamiętajcie, nie wygląd bestie czyni, ludzie. Kurde. Lecz podły charakter, właściwy temu słudze. Masz rację, wiedźminie, to sługi podszepty. Nasunęły mi na myśl takie podłe koncepty. Chyba nie tak źle. Oszczędź Dopplera, niechaj będzie mym zięciem. Człowiek czy nie, ważne, że córa kocha go namiętnie. Morał tej historii, dobrzy ludzie, jest taki. Nie jest potworem, kto kształt ma wieloraki. Wiedźminie, w tobie każdy Doppler ma przyjaciela. Gdzie on jest? A podłego sługę czeka teraz najciemniejsza cela. Straż, wezwijcie straż! Niech wyprowadzi stąd tego zdrajcę. Hola, nie słyszeliście rozkazu księżniczki? Zapraszamy! Ten jest Dopplerem? Panie Ten, władzo, nie? No już, dawajcie na scenę! Zakujcie tego zdrajcę w dyby! Nie bój się. Wszyscy potem żyli długo i szczęśliwie. Wkrótce potem Doppler i księżniczka ślub wzięli. A na czas wesela nawet sługę wypuszczono z cegły.
Miejsce Dopplerów jest na stosie. Palić ich trzeba! Dobrze mówi. Co wy, aktory, nie znacie przykazań Wiecznego Ognia? Bluźniercy, szacunku do wiary trzeba ich nauczyć. Ej, wy tam, siadać i klaskać, bo w pierdol spuszczę. Co? Zaraz zobaczymy, kto tu komu w pierdol spuści. Wstawać, bracia! Najebać im! W imię kościoła! A, w imię kościoła, super. Pomóżcie, panie Wiedźmin, sami im rady nie damy. Dobra. Ohoho. O chłopie. Dobra, giniesz. Nice. Nie właśnie mu podmień! Jeszcze trzech zostało? To jest z tyłu? Nie, to jest mój. Się rozpadają. Dobra, chyba już. Jakoś przejdę tyłem? To tu. Tak. Hej, Zoltan, co tam? Geralt, druhu. Zoltan, druhu. O, jest. Geralt, jak wam się udało mnie rozpoznać? Witaj, Dudu. Słyszałem, jaką skurwiel zostawił ci pamiątkę na twarzy. Czyli wiesz o wszystkim? Spotkałeś Ciri? Nie, ciągle jej szukamy. Geralt! Świetnie ci poszło. Już dawno się tak nie uśmiałem. Jak opowiem chłopakom, to nie uwierzą. Możesz mi wyjaśnić, jak udało wam się z Jaskrem narazić jednocześnie Roivenowi, Skurwielowi i Straży Świątynnej? Nie tak to planowaliśmy. Dlaczego nie skontaktowałeś się z Priscillą, a nie aktorami? Byłem w teatrze kilka razy, pod różnymi postaciami, ale nie odważyłem się. Nie chciałem ich narażać. Ale kiedy usłyszałem o nowej sztuce, pomyślałem, że może wreszcie mam szansę dowiedzieć się, co z Jaskrem i Ciri. Wiem, że Ciri wróciła po ciebie do Skurwiela. Jak udało ci się potem uciec? Chciałem biec za nią, ale pewnie bym jej tylko zawadzał. Krzyknęła, żebym zmienił postać i znikał stamtąd. Szukałem ich po tym, Ciri i Jaskra, ale jakby wyparowali. Wystraszyłem się i codziennie podszywałem się pod kogoś innego. Zastanawiałem się nawet, czy nie powinienem zmienić się w Ciri, żeby zmylić tych, którzy jej szukali, ale... Ej, Rzed! Czekaj, no, cudaku. Geralt, a kiedyś ty ostatnio widział Cyrillę, he? Dawno, co? Tak, dawno. No ja też. Teraz to duża pannica musi z nim. O, nie. Dudu, zrób nam przysługę i zmień się w nią. To jest chamskie trochę. Geralt? Chcecie to zobaczyć? Dziwne to jest, ale dobra. Tak, proszę. Zmień się w nią. Trochę dziwnie się czuję, kiedy tak wlepiacie we mnie gały. Już? Nie ma ok. Tak, wystarczy. To był zły pomysł. No. Ale chyba nie gniewasz się na mnie, Geralt, co? Nie. No, to mi ulżyło. A co z Jaskrem? Udało wam się go znaleźć? Dorwali go łowcy czarownic, ale mamy też dobre wiadomości. Menge nie żyje. Ach, dobrze, że ktoś go w końcu załatwił. Chociaż pewnie na jego miejsce przyjdzie ktoś podobny, o ile nie gorszy. Niekoniecznie.
Czuję w kościach, że to może być całkiem przyzwoity jegomość. O czym on mówi? Z twoją pomocą możemy uwolnić Jaskra. I co miałbym zrobić? Będziesz musiał podszyć się pod Mergego i wydać rozkaz przeniesienia Jaskra do Oxenfurtu. A potem my urządzimy zasadzkę w wąwozie i odbijemy go. Zaraz, chwila, jak ja mam wejść w rolę Mengego? Nie wiem nawet, gdzie trzymają Jaskra. Nikt nie wie, że Menge nie żyje, więc nie musisz się obawiać, że zostaniesz zdemaskowany. Nikt nie wie. Poza wami. Czyżbyś miał coś wspólnego z pożarem w koszarach łowców czarownic? Ojoj. Powiedzmy, że byłem w pobliżu. Żałuję, że tego nie widziałem. Jaskier jest przetrzymywany na Wyspie Świątynnej. Sam będziesz musiał ustalić, gdzie dokładnie. A co, jeśli to wyda im się podejrzane i zaczną mnie pytać? Założę się, że nikt nigdy nie zadawał dowódcy łowców czarownic zbyt wielu pytań. Poza tym jesteś Dopplerem, nie? I jeszcze podobno aktorem. Dasz sobie radę w każdej sytuacji. Jeśli zrobi się gorąco, możesz na przykład pójść za róg i zamienić się w cyzatą babę albo, bo ja wiem, w Kawkę. Jasne. Dzięki. Poradzisz sobie. Wszyscy myślą, że Menge zaginął, więc możesz opowiedzieć im dowolną historyjkę. Moi chłopcy przygotują zasadzkę w wąwozie. Geralt do nas dołączy i będziemy czekać na wieści. Ale jak mam się z wami skontaktować jako Menge i przekazać, że konwój wyrusza? Będziesz musiał coś wymyślić. Zmień się w gołębie pocztowego albo coś. Ale ja. No, wszystko jasne? Dudu, jazda na Wyspę Świątynną. Ja idę zwołać drużynę i czekamy na ciebie, Geralt. Tak, do zobaczenia w wąwozie. Zaraz, chwila. A co potem? Nie oczekujecie chyba, że zostanę na stanowisku jak Chapelle i tylko od czasu do czasu kogoś spalę dla zachowania pozorów? Nie, oczekujemy, że po wszystkim przyjdziesz do Szałwii i Rozmarynu, gdzie wszyscy się spotkamy. I narąbiemy jak dzikie borsuki. No, ustalone? To do roboty. Świetnie ustalone. Ci poszło. Nie pomyliłeś się ani razu. Jak, nie? A jak ogólnie oceniasz nasze przedstawienie? Publiczność chyba nie wszystko dobrze zrozumiała, ale to normalne. Ważne, że dzięki maskonurom przyszło naprawdę sporo. Jak nie pomyliłem się? Dobrze, że wybrałeś Abelarda do roli księcia. Maksym pewnie by zapomniał o premierze albo przyszedł pijany jak szpak. Proszę, to twoja garza. Muszę przyznać, że twój styl grania jest cokolwiek minimalistyczny. Pobierałeś nauki w jakiejś szkole? W Kaer Morhen. Minimum środków wyrazu, maksymalny efekt. Dziękuję za pieniądze. Do zobaczenia. No nieźle. Geralt! Nic nie ma. Do zobaczenia. Dobra, to idziemy do Zoltana. Jak dostałem tylko 30? Ale dopłata? Możesz uciec przed sztormem, ale nie przed piratami ze Skellige.